Dzień dobry. Pierwszy mecz zawsze jest wielką niewiadomą. W naszym przypadku był bardzo, bardzo wielką niewiadomą, bo skończyliśmy 25 sezon drugiej ligowy Gryfie. Teraz jest trzecia liga. Miałem tydzień czasu na przygotowanie drużyny, bardzo mało czasu, ale na pewno jesteśmy zadowoleni z 3 punktów. To jest dopiero początek, ale chłopacy wyłożyli mnóstwo zdrowia. Odwróciliśmy wynik spotkania, choć nie było łatwo dzisiaj. Mogliśmy się nadziać na sytuację na 2-0. Mówię, w przerwie sobie powiedzieliśmy, że jak przyjeżdżamy tyle kilometrów, to trzeba zrobić wszystko, żeby osiągnąć jak najlepszy wynik. Udało się. Po 2 stałych fragmentach gry strzeliliśmy bramkę. Chwała chłopakom za to, ale to jest tylko jeden mecz. To jest tylko jeden mecz. Wygrywamy i na pewno spokojnie wrócimy do Wejherowa i dalej musimy swoje problemy rozwiązywać, bo liga będzie bardzo, bardzo długa i uważam, że będzie bardzo ciężka. Dziękuję. Bardzo wyrównana. Początek było takie jakby badanie piłkarskie. No, strzeliliśmy szybko bramkę. Myślałem, że to nas troszkę uspokoi, nabierzemy pewności w grze, a graliśmy bardzo nerwowo. Troszkę złe wybory mieliśmy, no, ale mieliśmy do przerwy 1-0. Uczulałem chłopaków, że też nie mieliśmy analizy gry Gryfa, bo wiadomo, jaka sytuacja w Gryfie jest. Aczkolwiek no, w przerwie byłem przekonany, że pójdziemy po drugą bramkę, żeśmy zrobili, praktycznie popełniliśmy błąd, bo trzeba było wyżej podejść i starać się szukać drugiej bramki. Myśmy się cofnęli, nie wiem, czy pod świadomości, czy przeciwnik nas zmusił do tego. Gryf zaczął śmielej atakować, coraz odważniej. No i przede wszystkim dwa stałe fragmenty. Ja mu tak powiedziałem, jeden stały fragment może się przytrafić, bo mają predyspozycje, dobre warunki fizyczne, piłkarze Gryfa, ale już druga sytuacja to już nie. No, straciliśmy drugą bramkę, graliśmy nerwowo, później troszkę zeszło z powietrze psychicznie i końcówka była taka wymiana ciosów. No, no, mieliśmy swoje sytuacje, Gryf też miał. Także trudno, przegrywamy mecz. Ja uważam, że wynik remisowy byłby sprawiedliwy, ale cóż mogę powiedzieć, no gramy dalej, mamy problemy swoje też, gramy nominalnie bez defensywnego pomocnika, no mamy defensywnego pomocnika, ale jeszcze wiadomo, że nie mamy napastnika przede wszystkim i to nam się wszystko burzy w akcjach ofensywnych i musimy jak najszybciej pozyskać napastnika 9, żeby to ta kompresja w graniu była, ale chłopakom chciałbym też podziękować, bo zostawili kupę zdrowia, naprawdę nie zagrali złego meczu. Myślę, że każdy tydzień będzie procentował dla nas, będzie bardzo korzystny. My musimy zgrać się też, mamy dużo zawodników nowych, wiadomo jaka była sytuacja w Górniku i każdy tydzień będzie na naszą korzyść działał, ale szkoda, że przegraliśmy, a gramy dalej, mamy następne mecze, dużo grania, ale musimy jak najszybciej zapunktować. To jest podstawa, żeby zespół mentalnie, psychicznie dobrze funkcjonował. Myślę, że obaj trenerzy trafili w sedno, tak, w swoich wypowiedziach. Zarówno podejrzewam jeden i drugi zespół ma swoje problemy. Ciężka sytuacja powrócić raz po tej sytuacji epidemiologicznej w naszym kraju. Druga sprawa, tak jak u nas na przykład wielu zawodników odeszło, wielu przyszło. Jak trener Grzegorz powiedział, praktycznie liga ci chłopcy, niektórzy zakończyli 1,5 tygodnia, 2 tygodnie bodajże temu. Jesteśmy razem od kilkunastu dni. Treningi, wiadomo, też są dostosowane już pod mecze, nie było tego typowego okresu przygotowawczego. I myślę, że też z tego względu ten mecz dzisiejszy nie stał na jakimś wysokim poziomie typowo piłkarskim, technicznym, tak? Poza pojedynczymi sytuacjami z jednej, jak i z drugiej strony, szczególnie w drugiej połowie. Tak jak trener Gospodarz wspomniał, na pewno wolicjonalne cechy, stałe fragmenty gry po naszej stronie, naprawdę mieliśmy ich dzisiaj multum. Musiało coś w końcu wpaść. Ci młodzi chłopacy naprawdę mają potencjał, mają umiejętności, dobrze dzisiaj wykorzystali przy tych 2 stałych fragmentach. Ja jestem pełen nadziei, pełen wiary, że ten zespół zaprocentuje w najbliższym półroczu. Mam też nadzieję, oczywiście jesteśmy cały czas w trakcie budowy. Ten sierpień na pewno będzie jeszcze pod względem personalnym lekko się u nas zmieniał, ale mówię, Wejherowo chciałby powrócić do tej drugiej ligi i miejmy nadzieję, że wszystko stopniowo będzie nam się udawało. Dziękuję. Dzień dobry. Tak jak powiedział trener, czy to drużyny Gryfa, czy nasz trener Górnika, myślę, że mecz był dość wyrównany. Wiadomo, warunki były ciężkie, ale to dla obydwu drużyn nas to nie usprawiedliwia. Wydaje mi się, że troszeczkę zbyt bażliwie cofnęliśmy się na początku drugiej połowy, przez co Gryf mógł troszkę usiąść i zdobyć tą bramkę na remis. Wiadomo, jak drużyna zachowuje się po strzeleniu bramki. Jest wtedy na fali wznoszącej i chce zdobyć drugą bramkę. My nadal zostaliśmy z tyłu,
Wydaje mi się troszkę, tak jak trener nas powiedział, że problemy personalne, brakowało trochę typowej dziewiątki, która weźmie ciężar gry na siebie i będziemy mieli sytuację z przodu. Co mogę powiedzieć? Daliśmy z siebie wszystko, na pewno to był ciężki mecz. Zostawiliśmy kawał zdrowia, chcieliśmy wygrać. W każdym meczu chcemy wygrać i będziemy dowodzić tego na boisku, że będziemy biegać od pierwszej do 90 minuty, niezależnie jakie będą warunki, żeby tutaj sprawiać radość i sobie, i kibicom Górnika, którzy tak licznie przybyli i dopingowali nas praktycznie przez cały mecz. No i w sumie chyba tyle do powiedzenia na temat tego meczu.